Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, czyli całkiem niedaleko od Nowego Sącza. Zapraszam na scenę. Druga nagroda, ramka elektroniczna na zdjęcia, wędruje do Dawida Kity z klasy piątej z Kowalowa. Zapraszam Dawida. I pierwsza nagroda, przenośny odtwarzacz DVD firmy LG, otrzymuje Weronika Pruchnicka. Wiktoria, a tu jest Weronika napisane. No przepraszam bardzo, w takim razie już wszyscy. Wiktoria! Wiktoria z Podola, koło Gródka nad Dunajcem, czyli z tych stron, dlatego dziewczyny wszystko wiedziały. I poproszę uczestników nagrodzonych, odłóżcie sobie nagrody, poproszę was o prezentację fragmentów swoich piosenek, żeby nasza publiczność wiedziała, czy zostaliście słusznie nagrodzeni, czy może niesłusznie. Państwem zdobywczyni pierwszego miejsca, Wiktoria Pruchnicka, ma już swój fanklub i prosimy o piosenkę. Wiatr gęstniejąco dzwoni, lipowe pieści aleje, przystaje dusza w codziennej pogoni, nagle pięknieje, pięknieje. Dziecięce światłem olśnienia przeżywa w dawnym zachwycie, bo przyszło lato i w słońce promienia, wszystko w poezję się zmienia, nabiera znaczenia, przywraca apetyt na życie. Niepotrzebny budzik nikomu, gdy zatańczą na powiekach złote skry, w zielonych butach pcha się do domu. Ptasi chór za oknem drzwi, lustro do mnie chwytrze źle oko, bo mi z twarzy opalonej ujęło lat. Kocham dziś ten szklany prostokąt. Jaki piękny świat, jaki piękny świat. Jaki piękny świat, jaki piękny świat. To w takie dni wierszami szumią drzewa, same z siebie schną łzy, serce dojrzewa. Zapala krew i coraz potężniej chce bić, i narasta w nim wielki śpiew. Wtedy wie się, że warto żyć. Niepotrzebny budzik nikomu, gdy zatańczą na powiekach złote skry, zieleń w butach pcha się do domu. Ptasi chór za oknem brzmi, tylko patrzeć zjawi się miłość i otworzy mi w ramionach kopelat. Będzie jawą to, co się śniło. Jaki piękny świat, jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Niepotrzebny budzik nikomu, gdy zatańczą na powiekach złote skry, zieleń w butach pcha się do domu. Ptasi chór za oknem drzwi, lustro do mnie chytrze śle oko, bo mi z twarzy opalonej ujęło lat. Kocham dziś ten szklany prostokąt. Jaki piękny świat, jaki piękny świat.
Dziękujemy.